możesz zamówić, żebyśmy pośpiewali troszeczkę. Czas świąt, kolędy cicho nuci. Nagramy dwie wersje z tak ustawionymi mikrofonami, potem musimy zrobić fair i nagrać też tylną część. Bardzo trudno jest napisać, żeby było tak uniwersalnie i jeszcze, żeby było troszeczkę na czasie. Autorka tekstu Miłka Malcan. I jeszcze, żeby zmieścić się w schemacie, który wymyślił kompozytor, bo w tym przypadku najpierw była muzyka, a potem słowa, więc każde wyliczenie każdej nutki, każdego rytmicznego zakrętu ja musiałam wypełnić jakimś sensem i to trochę trwało. Ważne są dobre emocje, dobra atmosfera. Współproducent i współautor muzyki Wojciech Bura. Piękny tekst i muzyka wtedy sama płynie. Myślimy o pięknych świętach. Kiedy nie będziemy się smucić, będziemy z bliskimi. Wyobrażamy sobie, że łagodna gra muzyka, zegar wolniej tyka i mamy czas świąt. Bez diet, ale uroczy. Były trzy wersje i przerzucaliśmy się tam troszeczkę jakimiś pomysłami na to, co mamy zrobić ze zwrotkami, ale muszę przyznać, że przynajmniej refreny powstały szybko, łatwo i przyjemnie. Czas świąt, kolędy cicho nuci. Mamy bardzo zdolnych dziennikarzy, którzy nie tylko potrafią zrobić doskonałe audycje, ale potrafią również zaśpiewać, potrafią podzielić się swoją radością, swoim entuzjazmem. Dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok Dorota Niebrzydowska. I znaleźć tę chwilę w tym zabieganym świecie, żeby podzielić się z Państwem również swoimi innymi talentami. Tyle smaków i tyle słów mamy w te święta. Ważne by teraz także móc to zapamiętać, że silniejsze od różnic są dobre emocje. Że silniejsze od różnic są dobre emocje. Szukałam czegoś, co można by było powiedzieć, co by było rodzajem pocieszenia, żeby coś dobrego z tego wynikło w takich relacjach naszych ze światem, naszych ze sobą. Świąt przytula nas do serca w ten czas. Na złość już nie ma miejsca. W ten czas na złość już nie ma miejsca, na strach też miejsca jest za mało. To jest takie zaklinanie rzeczywistości, ale ja wierzę w to, że piosenki służą temu, żeby czarować troszeczkę, więc tak niechże zaczaruje tą naszą rzeczywistość, żeby rzeczywiście było mniej lęku, żeby generować w sobie to, co dobre, a nie szukać tego, co złe, bo my mamy taką tendencję, my Polacy, żeby znaleźć powód do narzekania, a powód do narzekania zawsze się znajdzie, więc proponuję odwrócić ten wektor i oglądać nie tylko w święta świat w taki sposób, żeby znajdować powody do radości. Warto się wsłuchać w cały tekst, ale puenta też jest cudowna na ten czas, który przed nami. To czas na miłość i spokój wszędzie. Ten spokój był przez chwilę rozważany przeze mnie jako pokój, ale pomyślałam, że nie ma co włączać w jakiejkolwiek retoryki, która gdzieś jest przyklejona do wojny, bo wystarczy spokój w człowieku, taki głęboki, żeby w najbliższej okolicy zrobiło się jakoś fajniej, żeby w domu było spokojnie, żeby dzieci były grzeczne i żeby to się tak układało jakoś w miarę gładko, więc ten spokój to jest takie życzenie prosto z serca o to, żeby wszędzie było harmonijnie.